Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w pierwszym odcinku z Titanfalla. Możecie się pytać, dlaczego tak późno ten odcinek się pojawia. Odpowiedzią jest to, że w sumie trudno było mi się zebrać do gierki, której pseudokampania jest oparta na multiplayerze. W sumie przydałoby się grać z innymi i nie udało mi się zgrać, ale stwierdziłem, że skoro mam tą grę, no to w końcu czas popykać. Wybrałem sobie tutaj opcję graj, zobaczymy co teraz gra mi zaproponuje. Mam nadzieję, że no właśnie... Witamy na kresach, wszyscy tutaj albo uciekamy przed przeszłością, albo gonimy przyszłość. MacAlan. Gówno mnie interesują te teksty, szczerze mówiąc. Ja chcę sobie po prostu pociupać. Zobaczymy, jak długi będzie ten odcinek. Pewnie coś koło 20 minut. Zobaczymy, jak się rozłożą rozgrywki, ich długość, bo... No cóż, jak mówiłem, z tego, co się dowiedziałem, każdy moment kampanii jest oparty o multiplayerowe mecze z innymi graczami, z botami itd., itd. Tak więc wiecie, nie będę na siłę momentami przesadzał. Czy oni mi będą teraz znowu tutorial jebać? Właśnie, to mi szkolenie zrobiło. Ja pierdolę, szkolenia nie chcę, bo kurde, szkolenie już przechodziłem, kiedy grałem w betę calutkie praktycznie, więc jest mi to niepotrzebne, zbędne. Oczywiście nie przeszedłem całego, ale czemuż miałbym się tym przejmować? Opcje chcę tylko zobaczyć, tutaj są gdzieś opcje graficzne, fałsing, tutaj wszystko w porządku, szukam tylko jakichś ewentualnych napisów. Automatyczny bieg nigdy, tak, bardzo dobrze, po co wpychać. Dobra, no to jedziemy kampanię w takim razie. Lobby jakieś widzę, tutaj mi już wrzuciło, wrzuca mi tutaj, no i dobra, i ładuje się. Campaign lobby. Ekwipunek pilota nic tu nie mam, bo w ogóle jeszcze nie grałem, tak więc będzie bogato. Ludzie tutaj widzę mają już levele, na szczęście nie gadam tutaj do ich wszystkich, bo zdarzało się, że nagrywałem coś tam i okazywało się, że wszyscy to słyszą i tylko na voice czacie shut the fuck up, bitch i tak dalej. Trochę mnie niepokoi to, że są tu ludzie na tak wysokich levelach, szczególnie u przeciwników, 4-9, 4-3. To może powiedzmy trochę zmniejszy moje szanse, biorąc pod uwagę, że no cóż, o kurwa, co się dzieje? Nie chcę tego. This is Vice Admiral Von. Rozpoczęcie za 60 sekund. Dobra, to powrócimy jak się już rozpocznie gra, bo to nie ma sensu patrzeć się na lobby. Dobra, okej, rozrywka już się ładuje. W międzyczasie on tam gadał coś o jakichś tam celach. Piloci Tytanów, zważajcie na swoje działania. Przeciwnik musi zostać pokonany. Napisałem też na czacie siema, dużymi literami wszystko siema, x, da. I tylko jakiś gościu, what? Co mnie w sumie nie dziwi, bo taka jest zwykle reakcja na jakiekolwiek takie pseudotypowo gimbo-gimbosiarskie teksty na czacie. Twój pilot, tak, broń główna, pomocnicza przeciw tytanom. No cóż, myślę, żeby sobie trochę pograć, żeby sobie trochę poodblokowywać Titanfall, żeby móc powiedzmy efektywniej i efektowniej grać, jakieś może upgrade'y do pistolecików, do karabinów itp. itd. Fuel is life and the militia fleet is running low. Okej, czyli jednak mamy jakieś takie fabularyzowane pseudomecze. Escape, zmienię ekwipunek. Spróbujmy sobie pojechać samonamierzającym pizdoletem. Ekwipunek Tytana w sumie sam nie wiem. Weźmy sobie tego. Zobaczymy sobie ogólnie jak gra wygląda, kiedy już wyszła z bety. Chyba wszystko mam ustawione na maksa totalnego. Zobaczymy jak się gra, jaki jest flow, czy jest lepiej czy niż jak w becie, czy jest gorzej. Czy jest tylko 6 tysięcy, czy może aż 10 tysięcy botów. No dobra, latamy na razie dookoła, widzę jakieś tytany tam już są. Może to są kurwa przeciwnicy, co tu są? Nie, to są chyba jakieś boty. No dobra, okej, widzę, że... Nie, ten jest... bot jest nie do zajęcia najwyraźniej. No, kurwa, wbijamy na górę, panowie. Co tutaj się w ogóle dzieje? Ruchają mnie w tyłek. Hopsa babsa. Hopsa babsa. Iu. No dobra, okej. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie biegać. Ni chuja, nic nie znam tych map. Tak więc będzie ciekawie, krótko mówiąc. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Czekajcie, pod trójką jest broń przeciw tytanom, widzę. O, tu będzie chyba do mnie chciał strzelać, chociaż jak na razie napierdalam, ale on sobie jakąś tarczę włączył, cwaniaczek. Ale strzelam ambitnie w niego. Tam widzę jakieś takie dupo jednostki ruchu oporu. Dobra, jolo, kurwa, nie ma co. Nie. Udało się, wszedłem tutaj. Widzę, że są jakieś punkty do przejmowania, które w sumie, no, przydałoby się, myślę, przejąć. Udało mi się go, kurwa, zabić, mimo iż nie miałem pełnego namierzania na niego. Czyli w sumie jestem kurwa zajebisty.
To są chyba boty. Tak, myślę, że jeżeli namierza się coś tak bardzo krótko, to są boty. Super, kurwa, super, super. Daj mi go zabić, nic go, kurwa, nie trafiam. Jest, zabiłem go, ale jaja, kurwa, dobra. Przejmuję punkt, dobra, na razie go zneutralizowałem. Widzę, że mam ziomusia do pomocy, nie jest źle, chyba, że ktoś nam tutaj przyjdzie nagle. Zdobyłem to umocnienie, dobra, zdążyłem zdobyć. No, odrodzenie jako pilot, jedziemy w takim razie. Wow, 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 to przeciwnik, nie. Punkt C, widzę, nas teraz czeka. O kurwa, botów tak wiele. Ajajajajaj, no dobra, strasznie się wystawiłem. Nie podoba mi się ten pistolecik, strasznie... Nech, takie mech. Wolę mieć tak naprawdę większą kontrolę nad tym, co robię. Czas zrzucić sobie tytana. O Jezus Maria, ktoś mnie tu już napierdalać chce. Idziemy do tytana. Jezus Maria, daj mi go dosiąść. Muszę spierdalać, bo mi tutaj ktoś naprawdę mnie nie lubi. Jedziemy z kurwami, patrzcie, jak go bije. Robię, kurwa, uniki jak szalony. Wszystkie rakietki poszły w niego. Tak się bije, proszę bardzo, przypierdoliłem w niego. Aaaa, shit, shit. Kolejny tytan przeciwnika? Nie, dobra, okej. Znaczy to chyba był, nie kolejny, ale tytan przeciwnika, bo jeszcze ziomuś coś tam zipał. Na to nie można pozwolić. Muszę powiedzmy pamięć mięśniową sobie wyrobić w moich, kurde, palcach. Tam widzę właśnie przeciwników, nie wiem, czy to, kurde, boty, czy nie boty. Tutaj widzę, są moje ziomusie. Przejmują mi punkt, czy może mi się tylko, kurwa, wydaje. Siema. O Jezus Maria, tam jakiś ziomek był. Niestety właśnie, tam jakiś ziomek był. Gdzie się skurwiel schował? Tam jest, kurwa, ten tytan przeciwnika. Ojej, pilot mnie namierza. O kurwa, no nie, tutaj jest nieciekawie, tutaj jest bardzo nieciekawie. Take cover, I am taking cover, God help me. Rescue me. Ale się, kurwa, schowałem. Patrzcie, jaki ze mnie profesjonalistę. Gdzie są, kurwa, te titany? To jest przeciwnik na pewno. Nie wiem tylko, czy to przeciwnik, czy bot. Mam wrażenie, że słaba jest broń tego tytana. W sensie tak bije w tego, kurwa, ziomusia takiego randoma. Nic sobie z tego nie robi. Tamten już się, kurde, niszczy. Trzeba przyznać, że w tej grze się, kurwa, dzieje. Dobra, mam zwiększanie obrażeń, ale czy to muszę to jakoś dobrze wykorzystać? Przydałoby się też nie teleportować, kurwa, tylko wyskoczyć z tego tytana, mam wrażenie. O, i... Nuklearna katapulta, aha, dobra. To chyba jest ten motyw, że jak tytan się niszczy, to, kurwa, robi eksplozję nuklearną i ze mną jest cienko w takim razie. To był bocik. To tutaj nawet nie będę, kurwa, wspominał o tym, że go zabiłem. Którym jest, kurwa, granat? O, nie tym. Dobra, włączyłem sobie kamuflaż, o którym kompletnie zapominam momentami. Tam na ktoś punkt przyjmuje. Gdzie jest ten skurwysyn? O Jezus Maria, przeładowywałem. No cóż, wkroczyłem tam z nieprzeładowaną bronią. To jest taki, powiedzmy, podstawowy błąd szturmowania jakiegoś obiektu. Wejść tam nieprzygotowanym. Kurwa, i fajnie też tym granatem rzuciłem, nie? Widmo to jest chyba bot, co nie? Nie jestem pewien nawet. Przebiegnijmy sobie tutaj, tu jest chyba dojście od tego punktu. Tam, kurwa, kogoś widziałem, że łaził. Też mam, kurwa, tego kamuflaż, co ty na to? Dziwko? Proszę bardzo, podwójne zabójstwo. Ktoś mi coś jeszcze chce powiedzieć? Nie? Bardzo dobrze. Zaraz mi tu ktoś przyjdzie, ja to czuję po prostu. Dlatego kamuflażen. Nie mam kamuflażen, to gorzej. Ale zdobywam punkt, zaraz zdobędzie się ten punkt. Mam nadzieję. Jakieś dwa tytany mi się tu napierdalają. Magowie mi się pod bokiem napierdalają, bardzo dobrze. Gdzie ten tytan? Ajajajajajajaj, jebłem go chyba, ale wiele więcej mu nie zrobię. Jeżeli będzie tutaj, kurwa, stał. Bum, siema. O, cholera jasna. Chyba złapał te moje pociski. Tym. Na tą taką tarczę śmieszną. Jak się jej używa w ogóle? Q, dobra. Trzymam Q, łapię przyciski i potem strzelam w przeciwnika.
Roger that. Multiple Titans engaging. Rakieten. O, serio, gra mi mówi, że jest ich więcej i że mam uważać, tak? Spoko, kurwa, patrzcie jak strzelam, patrzcie jaka zajebistość. Utrzymuję umocnienie teraz, jestem fajny. Strzelam w niego jak pojebany. Co się tam, kurwa, dzieje? Co za jakieś światełka? O Jezus Maria, jest nieciekawie. Tam jeszcze jakiś ziomuś sobie siedzi, to nie możemy na to pozwolić. A co tu się wyprawia? A pozwolenie jest? Gdzie są te tytany wszystkie? Nie widzę nawet. A nie, to chyba mój ziomuś. Auto tytan? Dobrze, tam jakieś auto, kurwa, tytan. O Jezus Maria, to był przeciwnik. Gdzie on, kurwa, zszedł? Gdzie? Moje umocnienia, kurwa, będziecie mi zdobywać. Chuje? Proszę bardzo. Przejęte. Patrzcie, jak go tam strzelam. O kurde, ktoś tu siedzi dalej. Chce mi to tutaj normalnie zniszczyć wszystko, co udało mi się stworzyć i zbudować. Jest czyste chamstwo. Chamstwo w państwie. Tam widziałem jakiś ludzi. O kurwa, pilot mnie namierza jakiś. O, widziałem cię, chuju. Gdzie jesteś, kurwa? Idę ci wpierdolić. Ty nam chcesz jeszcze pewnie C przejąć, co? O, rdzenie obrażeń aktywne, to się przyda na walkę z jakimś titanem. Właśnie, skurwiel nam tam siedzi jakoś u góry, no właśnie, jak widzicie lub nie widzicie. Tam jakiś ziomek się kampi u góry i to jest bardzo niefajne. Czy to jest przeciwnika, czy nasz? Nie wiem. Jeżeli przeciwnika, to kurwa zaraz zostanie srogi damage. A kurwa, nie mogę celować. Dobra, wykatapultowałem się w takim razie. Na niego mi się zdecydowanie nie uda wejść. Chociaż, patrzcie jak kurwa gonię. No nie, to nie ma szans. Albo się wskoczy na gościa tak po prostu moment, albo to jest daremna próba wejścia na niego będąc pod nim. Chociaż może się mylę, nie? To są przeciwnicy czy ludzie? O, zdecydowanie, tam mam tytana, którego fajnie by było rozpierdolić. Siema, siema! Jebłem gnoja, proszę bardzo. Nie wiem, czy on mnie widzi w ogóle. I bye bye! Kolejna rakieten w twarzen. Trafię go? Chuja go, nie trafię. Chuja go? Co to w ogóle za konstrukcja przekleniowa, przekleństwowa? Mam jeszcze jakieś do tego? Amunicję mam, dobra, okej. Cóż, no, o Jezus Maria, o ty ninja pierdolcu, znalazłeś mnie. No dobra, kontynuujmy zatem naszą przygodę. To jest, widzę, tytan przeciwnika. Nakierowanie! Nie tego chciałem w sumie. O, zrzut tytana gotowy. Dobra rzecz. Siema, siema. Zniszczenie tytana. O kurwa, ktoś mi tu przeszedł. Fuck my life. Uciekłem. On mnie chyba chce okrążyć. Nie dam mu się. Nie dam mu się, kurwa. Ziomuś, zaraz cię zniszczę. Chyba, że mój ziomek go już zniszczył. Nawet nie. Ja go teraz po prostu zniszczę. Proszę bardzo. Próbowałeś wyjść do góry, kurde. Katapultę. Nie ma katapulty ze mną na pokładzie. Jedziemy do przodu. To są chyba właśnie te bociaszki, które jak przyjmują strzały prosto w klatę, to po prostu się patrzą, nie? Dobra taktyka, też bym tak zrobił. Co to kurwa jest? O, gościu tam w ogóle na ziemi, jakiegoś last standa ostrego robił. Zwycięstwo! O! Wygraliśmy, Jezus Maria, ledwo wygraliśmy. To też bociak. Wyeliminuj wszystkich wrogów, dobra. Trzeba iść tam, gdzie oni mają się udać. Stary. Zabito piechura, dobra. Oni wszyscy będą napierdalać tam, my mamy to przechwycić, tak więc... No cóż, no. Idziemy! O kurwa. Gin, szmato, proszę bardzo. Chyba zginął. Ajajajajaj, zdjął mnie, Jezus Maria. Tutaj, kurwa, biegają na tych niewidzialnościach. No niestety, jak jest epilog, to się ma tylko jedno życie, tak więc nie poradzę. Trzeba oglądać, co się dzieje. Tam niestety koledzy już, kurde...
Napierdalają, zniszczenie tego nie jest łatwe, jak się nie ma naprawdę jakichś porządnych tytanów. No strzelać! Nie wiem, czy uda im się to zniszczyć. Chyba się nie udało, cholera jasna. Czyli niestety ewakuacja im się udała, ale sam mecz wygrany. Ledwo wygrany, szczerze mówiąc. 400 punkciorów, 360. Tak, strzelaj dalej, stary, strzelaj. No i byłem drugi w drużynie. Tak więc jestem w sumie szczęśliwy. I mam ping 50. A tak, obrona. Z obrony całkiem niezły skoro. W ogóle nasza drużyna była ogólnie lepsza, tylko były jakieś takie indywidua u nas, które trochę powstrzymywały rozgrywkę. A, Boże. No poziom pierwszy, poziom trzeci mi chyba ostatecznie wskoczył. Ta-da-dam. I jeszcze jeden. Dziękuję. Ile poziomu czwartego już nabiło? Ponad połowę. Thank you. Thank you, thank you very much. Nie, to było fuck you very much. No dobra, mamy kolejne rzeczy. Nie mogę jeszcze swoich zestawów tworzyć. Tutaj mam strzelbę półautomatyczną. Aha. Kolejne rozpoczęcie mamy niedługo. Ja wam powiem tak. Wyjdę sobie w tej chwili z lobby i zakończę tutaj film, ponieważ... Chciałem wam po prostu pokazać na szybko Titanfalla. Powiedzcie, jeżeli się wam podoba, myślę, że postaram się może zgarnąć kogoś do tego gameplayu i byśmy sobie ogrywali kampanię tak po prostu, na przykład nie set, to bym zgarnął czegokolwiek innego, żebyśmy sobie pykali, gadali razem, zawsze to jest jakiś lepszy ogarnąć. Tak, o kurwa stary, jestem na C. Po chuj jesteś na C, ten punkt jest ich od kurwa 20 minut i tak go nie przejmiemy. Albo stary, czemu jesteś z tyłu mapy? Ja bronię pozycji. A tam 40 killi, 0 deadów, nie? Kampi się ciągle w krzakach. Tak więc cóż, zakończymy ten odcinek. Taki trochę krótszy, ale to też rozgrywka intensywna, to film intensywny, żeby też nie przedłużać zbytnio taką strzelaniną. Jeżeli chcecie widzieć więcej meczy w jednym odcinku, dajcie znać w komentarzach, jeżeli w ogóle się wam podobało, czy też komentarz, czy sama gra się wam podoba. Jak dla mnie, rozgrywka jest identyczna jak w becie, znaczy nie czuję wielkiej różnicy, może muszę trochę podlevelować, żeby odczuć tak naprawdę możliwości customizacji czegokolwiek ten Titanfall, bo póki gram na domyślnych klasach, to jest trochę słabo, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!